przychodzi nam kolejny raz spotykać się na grudniowej konferencji trenerskiej i moim zadaniem jest powitać Was jak najbardziej gorąco w imieniu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Korzystam z okazji, żeby wypowiedzieć kilka zdań o tym, co jest powszechnym Waszym przekonaniem. Nie ma piłki na wysokim poziomie bez szkoleniowców, bez trenerów, bez instruktorów prowadzących poszczególne drużyny. Oscylujemy około 60-70%, 60% intensywności maksymalnej, czyli 50-60% wykorzystania możliwości pułapu tlenowego. I to niestety, ale indywidualizacja już teraz nie ma chyba takiego wytłumaczenia, że nie można tego skontrolować. Czy przy pomocy indywidualnej kontroli, czy przy pomocy sporttesterów jest to zupełnie możliwe. No i tutaj dochodzimy do tego najważniejszego i bardzo często trudnego do wytłumaczenia hasła, to znaczy progu przemian beztlenowych czy obciążeń progowych. Maksymalne obciążenia, w których dominują jeszcze przemiany tlenowe, są to, nazywane są przez nas wysiłkami tlenowymi. I całą sztuką trenera jest określić dla każdego zawodnika, jaki to jest poziom intensywności i wykorzystać tą informację w treningu. Dosyć łatwe, dobrze opisane jest dobieranie i tutaj jest przykładowy zapis takiego treningu, który już nie jest przypadkowy, tylko jest prowadzony z zaplanowaną intensywnością. Zawodnik, każdy indywidualnie, który taki trening wykonuje, powinien zareagować podobnie na taki trening. Nie ma tutaj już przypadku. Nawet jeśli w danym dniu zawodnik gorzej się czuje, jest bardziej zmęczony, to po prostu szybciej osiągnie przy mniejszym wysiłku zalecane tętno i to zabezpiecza przed przeciążeniem, przed przetrenowaniem, przed sukcesywnie jakby powtarzanymi zbyt dużymi obciążeniami treningowymi. No i teraz dochodzimy do tego, co pewnie prawdopodobnie wszystkich zainteresuje najbardziej. Jakie są relacje, jeśli chodzi o trening wytrzymałości tlenowej? Jak go trenować? Jak to się ma do biegania, czy grania, czy ćwiczeń z piłkami? Tak jak mówiłem, są plusy i minusy i jednej, i drugiej metody. Wiele uwag pozytywnych i słusznie odnosi się do treningu z piłkami. Wiele trudności w treningu z piłkami polega. Szybkość powinna być wtedy prowadzona, trening szybkości, elementy treningu szybkości, kiedy zawodnik jest wypoczęty. Druga sprawa, powinno być to powtarzane do momentu, w jakiejkolwiek formie, niekoniecznie czystego treningu szybkości, niekoniecznie maksymalnych sprintów i startów. Powinno być powtarzane do momentu, kiedy zawodnik jest w stanie wykonywać je bardzo szybko. I kolejna sprawa, trzeba rozróżnić, czy trenujemy właśnie elementy techniki. Ruch musi być opanowany, do tego zmierzam, że nie może być tutaj problem koordynacyjny, nie może zaburzać nam szybkości wykonywania ćwiczenia, szybkości wykonywania ruchów. Jeżeli ja 40 lat temu miałem do czynienia z zawodnikami, którzy grali w reprezentacji Polski, to absolutnie ma skalę porównawczą, co się działo przez dziesiątki lat, jeżeli chodzi o trenowanie, o szkolenie piłkarzy. Ponieważ jestem też trenerem, instruktorem, trenerem z wykształcenia narciarstwa i wiem doskonale, że jaka sztuka jest w nauczaniu narciarstwa. Trzeba umieć skręcić w prawo i w lewo i jest się już narciarzem. Podobnie w piłce nożnej, jaki problem jest wytrenować piłkarza, jak trzeba kopnąć prawą nogą i lewą nogą. Jaka sztuka. Ponieważ nawet ten wykład pana doktora udowodnił, że to wszystko, co się działo od strony naukowej, teorii treningu, miało ogromny wpływ na to, w którym miejscu w tej chwili
znajduje się trening, znajduje się, że tak powiem, doszkalanie trenerów, a ponieważ mam problem, ponieważ skończyłem 2-letnie studium nauczycielskie wychowania fizycznego, skończyłem AWF, certyfikaty moje pewnie w piwnicy są i mogę powiedzieć wprost, a po co mi to wszystko potrzebne, jak trzeba piłkarza nauczyć kopać piłką w prawą nogą, lewą nogą, bo jeżeli chodzi o myślenie, to niestety to tak samo jak z inteligencją, albo piłkarz ją ma i myśli na boisku, albo jej nie ma. Ja pamiętam, że będąc jeszcze w Wydziale Szkolenia w Polskim Związku, Antoś Piechniczek narzekał, prawie przeklinał, że polska piłka nożna na wydaniu nawet najwyższej ligi pierwszej, czy teraz ekstraklasy, sprowadza się do tego, że piłkarz na boisku potrafi piłkę, znaczy drużyna potrafi piłkę utrzymać przez 3-4 podania, a potem koniec, oddaje ją przeciwnikowi. I prawda, i nieprawda. Szanowni panowie, jest to 158 słów kluczowych z punktu widzenia ustawowego statusu trenerów i instruktorów, a zatem proponuję, żebyśmy szybko, pokrótce przejrzeli te regulacje. Artykuł 41 ust. 1 ustawy o sporcie. Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez Polski Związek Sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy. To jest podstawowa regulacja obejmująca, dotycząca statusu trenera. Takie zajęcia organizowane w związku sportowym oraz klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy o sporcie. Dlaczego jest to niezwykle istotne? Otóż zgodnie z artykułem 8 ust. 2 ustawy o sporcie, klub sportowy, który jest członkiem Polskiego Związku Sportowego, uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek. To jest akurat proste do określenia, że ktoś poniósł jakąś szkodę, czy to na mieniu, czy to na zdrowiu. Po drugie, będzie można wykazać, że występuje związek przyczynowy między zachowaniem danej osoby a szkodą. Wykazanie tego związku przyczynowego będzie najczęściej rolą sądu. No i po trzecie, zachowanie to, jeżeli ma prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej, musi być zawinione. Musi być zawinione. Problematyka winy jest niezwykle szeroką problematyką i nie chcę tutaj się wgłębiać w szczegóły. Nieco szerzej jest to opisane w publikacji w Futbolu Małopolskim. Jeżeli państwo byliby zainteresowani, to zapraszam do sięgnięcia tam. Natomiast można by to skomentować w ten sposób, że bardzo często jakiegoś wydarzenia, które prowadzi do szkody, nie da się uniknąć. I trener, czy też inna osoba budzi się, przepraszam za kolokwializm, z ręką w nocniku. Wówczas, kiedy powstaje już konieczność ustalenia, czy dany czyn był zawiniony. I teraz chciałem w dalszej części prezentacji wskazać państwu na kilka takich wynikających z dotychczasowego orzecznictwa sądów, a także z interpretacji przepisów, kilka takich zagadnień, które spowodują, że będą państwo mogli wykazać, że państwa zachowanie nie było zawinione, żeby nie ponieść odpowiedzialności za dane wydarzenie. Szanowni panowie, był taki wyrok sądu, który ma absolutnie kluczowe znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności trenera. Akurat to orzeczenie dotyczyło trenera boksu, natomiast jego wydźwięk, jego sentencja ma znaczenie ogólne dla trenerów wszystkich dyscyplin sportowych. Warto mieć to na uwadze. Jeśli dojdzie do jakiegoś przykrego zdarzenia, to trener w żadnym wypadku nie może uchylać się od udzielenia pomocy. Oczywiście, jeżeli chodzi o reguły udzielania pierwszej pomocy, no to nie jest moja rola, żeby je tu przedstawiać. Natomiast zalecam, jeżeli jeszcze państwo tego nie zrobili, domyślam się, że większość z państwa już ma to za sobą, to ażeby znać w sposób ponadprzeciętny reguły udzielania pierwszej pomocy, żeby nie było wątpliwości, co robić w danej sytuacji. To trener w pierwszej kolejności ma obowiązek udzielenia takiej pomocy pod groźbą ewentualnej kary z artykułu 162. Kto nie udziela pomocy drugiemu człowiekowi?
jest okres przygotowawczy czy startowy, proszę Państwa, jest nastawiony stricte na kształtowanie tych albo siły dynamicznej, albo szybkości. Jako trenerzy na pewno musimy zwracać uwagę na poprawność wykonywania tych ćwiczeń, więc staramy się, tak jak powiedziałem, zwrócić na to uwagę, żeby to nie było tak, że my coś zadajemy, ćwiczenie zawodnicy wykonują, ale ta korekcja czy korekta powinna być. Przechodzimy teraz, proszę Państwa, do pobudzenia mięśni, pobudzenia mięśni obręczy barkowej i biodrowej. Zaprezentujemy to Państwu z piłkami, mając na uwadze, że ma być to trening piłkarski, co prawda przeprowadzony na sali, ale chcieliśmy Państwu pokazać, że również piłki można wykorzystać do takiej rozgrzewki nastawionej właśnie na kształtowanie siły. Jedna grupa będzie ćwiczyć, proszę Państwa, z piłkami i z taśmą terabandu. Będzie to aktywizacja mięśni obręczy barkowej, czyli cały czas pracujemy na ugiętym łokciu, cały czas mięśnie tułowia są aktywizowane i mięśni ramion. Natomiast druga grupa pracuje z tubingami, już bez, że tak powiem, bez piłki. Są ćwiczenia pobudzające mięśnie obręczy biodrowej. To tak dzielimy na dwie grupy. Z racji tego, proszę Państwa, że jest to trening pokazowy, nie będziemy ich zmieniać, żeby nie tracić czasu, żeby Państwo nie obserwowali, że ci zawodnicy się zmieniają, ale oczywiście w treningu, jeżeli mamy dwie grupy, tak to dzielimy, to powinna być gdzieś tam zmiana. To jest bardziej zasygnalizowanie z racji treningu pokazowego, że tak możemy kształtować. Bardzo dynamicznie. Jeśli chodzi o taśmy teraband, to oczywiście wprowadzamy piłkę, ale wprowadzamy, proszę Państwa, też aktywizację mięśni obręczy barkowej. Hop, 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 schodzimy i kończymy. Prowadzimy dalszą nogą cały czas. Zwracamy uwagę na to, żeby się nie pochylać do przodu, czyli cały czas bardzo dynamicznie praca na zewnątrz, wracam spokojnie. Tutaj oczywiście grupa z tubingami na kostkach pracuje sobie, proszę Państwa, aktywizacja mięśni obręczy biodrowej. Ja nie będę, proszę Państwa, krzyczał, dlatego czasami się wyłączam, ale teraz będę omawiał. Uwaga, na sygnał 8 razy, imitacja uderzenia prostym podbiciem, aktywizujemy zginacze biodra. Uwaga, prawa noga pracuje, hop, dawaj, dawaj, obszernie, szybko, hop, 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 stabilnie, 8 razy, luz. Schodzicie się za każdym razem. Tutaj prostujemy w biodrze, ruch prostowania, prosta noga w kolanie, bardzo szybki ruch do góry i palce zadarte na siebie, tak? Czyli uderzam palcami w parkiet. Uwaga, 8 razy prawa noga, hop! Szybciej, szybciej, dawaj, dawaj, dawaj. Mocno, mocno, mocno pracuj. 8 razy, luz. Jedziemy, lewa, uwaga. Hop, dawaj, dawaj, dawaj. Pracuj, pracuj. Palce zadarte. Dobra, rozluźniamy. Przechodzimy do leżenia bokiem. Możemy być twarzą do Państwa. Popatrzcie. Stabilnie, odwodzenie. Ruch, czyli górna noga, proszę Państwa, pracuje, ruch odwodzenia, przywodzenia, bardzo szybko, 8 razy, hop, dawaj, szybciej, 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 bardzo szybko i obszernie, to jest ważne, 8, luz, w tym układzie prawa noga ugięta, prawa pracuje, lewa wyprostowana, bardzo szybko, ruch prostowania w biodrze, uwaga, hop, dawaj, 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 szybciej, szybciej, Adrian, 8 razy, tak jakbyś chciał, tak, uderzyć, parkiet, zmiana układu, czyli lewa noga ugięta, prawa sobie leży, spokojnie, jesteśmy pod gumami, gumy nam nie przeszkadzają, uwaga, hop, dawaj, 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 szybciej. Dobra, wstajemy z tych gum, ściągamy gumy, czyli wyplątujemy się z nich, odkładamy jedną gumę do pani trener, druga guma zostaje, bardzo proszę trenera o pozbieranie środkowych talerzyków, ewentualnie przedłużenie tych talerzyków żółtych i zapraszam, dwójkami stajemy na linii autowej. Jedna guma wraca, dwójkami na linii autowej stajemy, ale żyjemy już, dawaj, szybciej, ustawiamy, szkoda czasu. Jesteśmy przepasani tubingiem,
na biodrach, kilka ćwiczeń bardziej dynamicznych, to było ćwiczenia bardziej takie w statyce, teraz to samo albo podobne ćwiczenia pokażemy, jak robimy w ruchu, tak? Tu muszą uważać na kamerzystę. Tak, jeszcze tu. Jeszcze 4 minuty. Okej. Stosujemy czasami też tak, proszę Państwa, ostatnie zdanie tutaj, za chwilkę zobaczycie, bo już tu nie wrócę, jak będę omawiał, że ci silniejsi zawodnicy też nam mówią o tym, że ten opór dwóch spadochronów nie jest wystarczający, więc tu będą też za chwilę biegać z trzema spadochronami. Możemy sobie tak indywidualizować zajęcia, jeżeli oczywiście mamy takie możliwości. Pierwszy element, technika bramkarska w powiązaniu z koordynacją ruchową, ze sposobem poruszania się bramkarza. Bardzo proszę, dwóch bramkarzy. Oskar zademonstruje. Będzie krok bramkarski, uderzenie i złapanie piłki, powrót, skipping, odegranie prawą i lewą nogą, powrót, slalom, krótki slalom bramkarski i wyjście do górnej piłki. Proszę bardzo. Wyjście w górę, piłka. Jeszcze raz, ostatni, Oskar pokaże, tak żeby ta piłka była dobrze rzucona górą. Tak jest. Nie można podać piłki, gdy podamy piłkę na prawą nogę, tutaj w tym kierunku, obrońcę mamy odwróconego tyłem, bardzo łatwo założyć pressing, zaatakować. Obrońca wychodzi do podania, natomiast podanie od bramkarza jest w kierunku środka boiska, tak żeby od razu można było wyprowadzić akcję ofensywną. Proszę. Uwaga z kamerą. Dobrze. Dlaczego jednostka treningowa rozdzielona na cztery etapy? Nasza tradycyjna, znamy trzyetapowość tej jednostki treningowej. Holendrzy rozbijają jednostkę treningową na cztery etapy. Tak jak powiedziałem, pierwszym etapem to jest faza rozgrzewki w różnych formach. Między innymi takiej, gdzie jest duża już swoboda, gdzie to zawodnik tworzy trening, jest współtworzącym. Bardzo mocno już w fazie rozgrzewki akcentowana, czy ta sylwetka jest aktywna. Przed przyjęciem, czy zawodnik woła po piłkę, czy on komunikujemy. Mamy na przykład zawodnika 95, Filip Sroka. Widzimy, jak pokazuje, jak komunikuje, że chce tą piłkę otrzymać. Jest to jeden z aspektów gry, tak? Chcielibyśmy, żeby nasze zespoły były aktywne, żeby nasze zespoły, można powiedzieć, bardzo często wielopodaniowo utrzymywały się przy piłce, a przy okazji tworzyły sytuacje bramkowe. A do tego myślę, że niezbędne jest właśnie komunikowanie takiej pozycji. Piłki od strony Filipa, piłki od strony Ludzka. Tak jak już powiedziałem, jest to pierwsza faza orientacji. Już mamy pewien element, można powiedzieć, współzawodnictwa czy współzależności ustawienia zawodnik-przeciwnik. To jest ta część właśnie, o której mówiłem. Bo już przy podaniu pierwszym jeden i drugi zawodnik będzie musiał tak się ustawić,
żeby nie było konfliktu i nie było, że tak powiem, ograniczonego podania względem przeciwnika, czyli żeby przeciwnik mi nie blokował tego podania. W tym ćwiczeniu można wiele aspektów trenować, nie tylko komunikację, tu można jeszcze inne elementy również wytrenować, choćby nawet i same tempo gry, czyli gdzieś tam przygotowanie motoryczne, przygotowanie fizyczne, bo można narzucić, na przykład ja nie musi to być grupa czteroosobowa czy pięcioosobowa, tylko to może być grupa większa i w tym momencie intensywność jest mniejsza. Jak zmniejszę ilość zawodników tutaj, to automatem też i pracuję nad ich motoryką, nad ich wytrzymałością. Oczywiście aspekty techniczne, bardzo ważne, tak? Ja mogę narzucić zawodnikowi, że ma przyjąć piłkę dalszą nogą, ma przyjąć piłkę bliższą nogą. Mogę mu to narzucać. Oczywiście wszystko zależy od tego, co chcemy nauczyć. Wiemy, że to jest faza orientacji. Tu nie ma przeciwnika. Jedynym przeciwnikiem to tu są współćwiczący na środku. Oni są, można powiedzieć, poniekąd już takim małym przeciwnikiem, którego muszę minąć podaniem. Łatwiej mam na tych skrzydłach. Tam mogę cały czas pracować nad ustawieniem, nad aktywnością, nad sylwetką. Oczywiście pośrednio nad techniką podania, pośrednio nad techniką przyjęcia piłki, ale przede wszystkim, tak jak mówimy, akcentujemy tutaj komunikację. Dajmy na to w tej strefie z piłką otwarty już do grania, czyli z możliwością podania, czyli zgubił obrońcę, tak? Czyli gdzie powinien się ustawić Adrian? Pokaż. Okej, okay, czyli Adrian, jeżeli Adrian się ustawia tu w tej strefie, pokazał, że to jest ta najlepsza możliwość dla niego pokazania się pod piłkę, to teraz zapytam Dominika, gdzie on powinien się pokazać, żeby tworzyć kolejną linię podania, tak? Okej, okay, pokazali sylwet, można rozegrać, widzimy rozegranie. Oczywiście kolejnym elementem to jest Darek, który pokazał, gdzie należy kolejną linię podania stworzyć. Dziękuję wszystkim tym, którzy prowadzili kurs o konferencję, ale nasuwa się moje takie krótkie zapytanie. Oczywiście mówię do trenerów, którzy pozostali na sali, natomiast wszyscy ci, co wyszli, to ja jestem zdziwiony. Każdy trener powinien mieć cierpliwość w wykonywaniu swojego zawodu. Czy to będzie prowadził drużynę, czy też jak siedzi dzisiaj tutaj na trybunie. Już wcześniej powiedziałem w holu, że trenerom prowadzącym należy się szacunek. Jeżeli jesteśmy na kursokonferencji, to szacunek powinien być do samego końca. Certyfikat jest tylko finałem, ażeby uzyskać ten stopień.